chcę poinformować, że klub radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Białegostoku złożył dziś wniosek do pana prezydenta, by w przyszłorocznym budżecie miasta Białegostoku znalazły się środki na przyspieszenie inwestycji polegającej na budowie dwóch kolejnych przetarg przez tory kolejowe w Białymstoku. Chodzi nam o to, by szybciej ruszyły prace przy budowie przebicia ulicy Sitarskiej oraz by szybciej ruszyły prace przy budowie węzła komunikacyjnego na ulicy Kopernika, Bohaterów Monte Cassino, Zwycięstwa. Konieczne są budowy kolejnych przepraw przez tory kolejowe, które, tak jak powiedziałem, dzielą Białystok na dwie części. Nam zależy na tym, żeby te inwestycje ruszyły jak najszybciej. Oczywiście one są w planach, ale naszym zdaniem dla dobra Białystocza, dla dobra mieszkańców tego miasta trzeba zrobić wszystko, żeby te inwestycje przyspieszyć. Także kolega a naprawdę miał być, nie wiem dlaczego go nie ma. Nie przetarł stoi w tory. Stoi w korku, nie przetarł się przez tory. Nie przetarł się przez tory, chociaż on mieszka w takim miejscu, że nie musi przez tory przejeżdżać. Znaczy nam zależy na tym, żeby te prace ruszyły szybciej przy dokumentacji technicznej i przy sprawie związanej z grytami, żeby być przygotowanym na to, żeby ta inwestycja ruszyła i żeby została przeprowadzona. Mówię, ja nikogo nie atakuję, nikogo nie mam moich pretensji. Nam zależy tylko na tym, żeby zwrócić uwagę, że moim zdaniem prezydent o tym doskonale wie, że te prace, no trzeba zrobić wszystko, żeby te prace ruszyły. Mówię, każde wyłączenie wiaduktu przy ulicy Dąbrowskiego powoduje, że miasto się korkuje.